Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w pierwszym odcinku serii Pokonaj swój klub. Dzisiaj za mną jest Lachu. Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Smaczna herbatka? Tak, właśnie mówiłem Kamekowi, że sobie zrobiłem herbatkę, będę popijał i słuchał, jakie masz ciekawe pytania przygotowane dla mnie, boję się, że będę miał 0 punktów, ale to nic. Tak, właśnie, wytłumaczę wam teraz, o co chodzi. Każdej osobie, która tutaj do mnie przyjdzie do tej serii, zadaję 5 pytań. Jedno łatwe, 2 średnie i 2 moim zdaniem trudne odnośnie ulubionych ich klubów. Ulubionym klubem Lacha jest? Real Madryt, tak. Tak jest. No i odnośnie właśnie klubu Realu Madryt zadam 5 pytań. Osobiście sam na to, co tutaj zobaczyłem, na 3 bym odpowiedział, może na 2,5, ale wiesz, naprawdę... To brzmi pocieszająco bardzo, naprawdę. Dziękuję, Kamyku, ty to jednak gościnny jesteś. Gościnny. Wiecie, Lachu musi iść na pierwszy ogień. No i o co chodzi? Jeżeli Lachu odpowie dobrze na pytanie, dostaje gwiazdkę do wyboru klubu. Jeżeli odpowie na 3 pytania, ma 3 gwiazdkowy klub przeciwko... gra przeciwko mnie... tym FIFA. Klubem, tak? FIFA, a ja gram Realem Madryt, właśnie tym klubem, który, jeżeli gościem będzie na przykład Dev, który kibicuje United, to ja będę grał United, wiadomo, o co chodzi. Myślę, że no, po prostu w trakcie odcinka dowiecie się, o co chodzi. Lachu jest gotowy i zwarty. Tak, czyli tak teraz się zastanawiam, jakim półgwiazdkowym zespołem będę grał na Kamyka? Osobiście, ludzie, wiem, że jesteście najmądrzejsi w komentarzach, ale naprawdę to są trudne dosyć pytania i po prostu takie, o których się nie myśli, więc dobra, Lachu, pierwsze pytanie i łatwe. Czyli mam patrzeć na TeamSpeaka, tak? Tam będziesz wysyłał. Tak, na TeamSpeaku wysyłam Lachowi, żeby nie było, że on tam patrzy, nie wiem, po Google i szukają mu odpowiedzi. Dlatego wziąłem herbatkę, żeby nie było, że googluje coś, także... Tak, i uwaga, pierwsze pytanie jest, Beck. Kto jest aktualnym prezesem Realu Madryt? Widziałeś go nawet. Florentino posmarował, stary. No widzicie, Lachu posmarował, dostał łatwe pytanie na Perez, początku. Perez posmarował, takich pytań to ja więcej chcę, kierowniku. No właśnie, to było łatwe pytanie, więc się nie cieszę. Mam gwiazdkę Lachu i tak, to jest Florentino Perez. Także, no cóż, to było łatwe pytanie i takie każdy dostanie na początek, dawaj, żeby drugie. Było miło. A drugie pytanie jest, uwaga, bang, bang, ile Real zdobył najwięcej punktów w Lidze Mistrzów, w Lidze w historii? W Lidze Mistrzów to bym ci nie powiedział za nic, a w Lidze też ci pewnie nie... Wiesz co, czekaj, ogólnie coś mi świta, że to jest 100, stuwa, że pękła i to było ile? Nie wiem, ja ci nie mogę powiedzieć. Ja się nie pytam, tylko się zastanawiam. Powiem ci, że to był sezon dosyć niedawno temu. Niedawno. Niedawno mówisz? No tak patrząc, tak, to był niedawno. Tak, no 103, 105, 108 to byłoby za dużo, nie, na pewno. 100... 105 albo 103. Nie ma pół na pół, nie wybiorę ci. Nie. Myślę. Czekaj. Wiem, że to jest dziwne, myślę, nie, proszę się nie śmiać. Dobra, stawiam na 103, no czuję też, że ta stuwa, ale no 103, 105, dobra, niech będzie trochę mniej, 103. No i według tutaj realmadryt.pl, stąd wziąłem tutaj to pytanie, w sezonie 2011-2012, czyli mistrzowskim, Real zdobył równe 100 punktów. Także nie 103, nie 105, ale stuwa, jedynka z przodu była. Ta stuwa była gdzieś w głowie, kurczę, no... O 3 punkty się pomyliłem. No i widzicie, no ten jeden mecz, jakby wygrali więcej, to bym miał teraz pytanie trochę. No może był jakiś mecz, gdzie już myślałeś, że wygrali, a oni jednak nie. I właśnie to zostało na chwilę. Ale serio, no tak właśnie ta stuwa mi się kojarzyła, ale 108 mi się wydawało za dużo, 105 no. Później też i to 103 sobie zostawiłem, tak? I... No tak, no ale no i tak, stuwa pękła, wiedziałeś o tej stuwie, niestety gwiazdki nie ma, sorry. No dobra. Gotowy na trzecie pytanie? Ogólnie trzecie pytanie sam bym nie wiedział, więc Lachu, ciesz się na to pytanie. I uwaga, trzecie pytanie. Kto jest asystentem trenera w Realu Madryt? Wiemy, że trenerem jest. No jest Zidane, ale no... Co? No... Nie! Jak był Zidane asystentem, to byłoby łatwe pytanie, bo wtedy wiedziałem, ale teraz... Zabijcie mnie, ja nie wiem. Nie podasz nawet nic. Ja sam też nie podałbym nawet, nie wiem, że jest Heniu. To... Wiesz co, nawet nie będę strzelał, bo nie wiedziałbym, w jakie nazwisko strzelić. Kto jest asystent? Nie wiem. Tego nie wiem. Śmiejcie no się, ale nie wiem. Nie, myślę, że większość ludzi też nie wiedziała i to jest Antonio Gomez Perez i też bym tego nie wiedział osobiście, więc no ciężkie dosyć pytanie, chociaż było to średnie. Nie mam pojęcia.
No i dobra, no to przechodzimy do trudnych pytań. Cieszysz się. To były łatwe, tak? To było, nie, to było akurat dwa średnie, to ileś punktów i kto jest asystentem trenera w Realu. Świetnie. No dobra, uwaga, pytania trudne, przesyłam Lachowi, to jest czwarte pytanie, weź zdobądź tą drugą gwiazdkę. Uwaga, wymień 4 z 6 najlepszych strzelców w historii Realu Madryt. No dwóch musisz wiedzieć na pewno, ale... 4 z 6? Dlaczego wziąłeś 6? Bo mają powyżej 200 bramek. Powyżej 200 bramek chyba mają. Nie wiem, po prostu tak wziąłem 6. 4 z 6, tak? No 4 z 6. To zacznijmy od Ronaldo, Raul. Tak jest. A, on dwóch trafił. Jest dobry. Nawet na razie w kolejności. Tak jest, no. Di Stefano. Tak jest. Trzeci. I nie wiem, czy Puskas jest na 4 czy na 5 miejscu, ale jeszcze jest Puskas. Jest Puskas. No to powiem ci, i tam że już był masz. Ten Santillana, czy jak mu tam jeszcze? Ale Santillana, to już tak, no, Santillana. No. Tak. No to tutaj zaskoczyłeś mnie, bo naprawdę dobrze. Puskas i jego nagroda, Di Stefano i jego stadion na Valdebas i Real i CR7. Także to no ładnie ci poszło. To nie było ale trudne, wiesz, to mogłem dać w kategorii łatwe. Tak, to było łatwiejsze, dlatego że śledziłem, jak Ronaldo ich wyprzedzał tam w tej tabelce, nie? I tak sobie zawsze gdzieś mi to w głowie tak utkwiło, że... Tak samo chyba jak nawet byłeś na turze, na stadionie, to gdzieś tam te nazwiska przelatywały na pewno. Najmniej kojarzę tego, co ci właśnie wymieniałem na końcu jako piątego. No Di Stefano, no to kurczę, jak ktoś z kibiców Realu Madryt by nie wiedział, to wiesz... No tak. Nie przyznawajcie się nawet. No Puskasa, no bo masz nagrodę też Puskasa. No i Ronaldo i Raul, no to logiczne. No to już z naszych. Dobra, no to jest druga gwiazdka. Będę miał dwugwiazdkowy. No dobra, i piąte pytanie. Mi się wydaje, że najcięższe. Nie ma szans. Wymień chociaż jednego założyciela Realu Madryt. Bęk poszło pytanie, jest ich 4. No chyba cię... Wiesz, muszę wygrać też z tym Realem, z tobą to musi być słaby zespół. Znajdźcie się teraz, w tym momencie, kto z was zna odpowiedź na to pytanie, bez kto? Bicia, wszyscy jeżeli na przykład Realu jesteście Madryt. Kibicem Manchester United, kto założył United, no wiecie, no yeah. Ciężko. Co, a to jest najlepsze tak, jakbyś mnie zapytał, kurczę, którego był założony, to bym wiedział, 6 marca 1902, okej, ale... Dobra, masz pół gwiazdki, masz 2,5 już. Tak? Tak, gratuluję. Dziękuję. To taki bonusowy. Założyciela? Nie, no naprawdę, ja pierwszy raz ten to było najtrudniejsze pytanie, tak? Tak, to było ostatnie, piąte najtrudniejsze. Wiesz co, jak tak patrzę na te pytania teraz, to z tymi punktami byłem blisko, wiedziałem, że to chodzi o 100. Asystenta, przyznam się szczerze, bez bicia nie wiedziałem, chociaż może powinienem wiedzieć, ale założyciela... No dobra, to nie wiesz na pewno. Czekaj, zaraz ci powiem. zaraz wygoogluję. Zaraz już wszystkich wymienię. Dobra, to okej. Skoro to było takie trudne pytanie, ty jesteś pierwszym gościem, to zróbmy tak, że zadam ci pytanie za pół gwiazdki. Liczba mistrzów w Hiszpanii. Ile razy Real zdobył mistrzostwo, tak? Tak. 32. Brawo. I masz 3 gwiazdki łącznie. Brawa dla Lacha. Woo! Dodam jakiś efekt dźwiękowy, tam brawa z tyłu. Ale mnie tak rozwaliłeś, jak to jest możliwe? Nie, tego bym nie wiedział, naprawdę. A czekaj, ja sobie aż to po prostu tylko otwarę przeglądarkę i sobie to wygoogluję po prostu, bo aż jestem ciekaw. No ja czy osobiście... ja bym jakieś nazwisko w ogóle kojarzył, cokolwiek. Założyciele Adolfo Melendez, przepraszam, Juan Padros Rubio, Julian Palacios i Carlos Pedros Rubio. Nie, też nie, także no... Niestety, nie, trudne pytanie. Nie wiedziałbym. Jeżeli ludzie myślicie, że pytanie były za ciężkie, za łatwe, to dajcie znać w komentarzach, bo następny gość też musi mieć nie najłatwiej, ale nie też jakoś. Wiesz tak... Wiesz co, myślę, że one by... nie, aż takie ciężkie nie były z tymi punktami, tak ci mówię. No najtrudniejsze piąte, to się przyznaje. To tak... No i ten asystent, jak nie jest taki znany bardzo, no to ciężko też. No właśnie, bo wiesz, Zidane był znany, nie? Jego też tak kojarzyłem od razu i tak dalej, a tutaj jakoś w ogóle się nie interesowałem, a i nie patrzyłem, kto jest w ogóle asystentem, tylko... No tak. No dobra, no to co? My lecimy do meczu, Lachu szuka 3-gwiazdkowego zespołu, ja gram Real Madryt i zobaczymy, jaki będzie wynik meczu, także zapraszam was do FIFA. Dobra, Lachu wybrał Toronto, które prezentuje się naprawdę dobrze. No tak właśnie powiem wam, że nie tak łatwo jest znaleźć jakiś fajny zespół 3-gwiazdkowy. Ale dziewinko ci w ataku tam pewnie pomoże. No raczej. Zaraz zobaczymy. Ty w białych? W białych, klasycznie. Ja w czerwonych.
Dobra, no myślę, że ja tutaj niewiele muszę zmieniać, praktycznie nic nie muszę zmieniać, więc ja przejdę do meczu i widzimy się już w grze. Ziowinko z główki! Okej. Kalma. Rickets, co to jest? Nie wiem, ale jest szybki, to go wpuściłem. No, panie Keylor, proszę się lepiej zachować. Ale tam ktoś zepsuł przy tej główce. Tak, tak, w ogóle nie tam mało ich. Dobra, autobus ten. A nie sądzisz, że na przykład w tej... Ojej. Karim Benzema. Dziewinko. Dobrze, Keylor. Za Bayernem chyba nikt nie jest. Ojej, ojej. Nie, czemu lewa noga na prawej Karimi? Oj, bierzaj go tam. Co? Co to za bramkarz? Ale tak chciałem właśnie go przetestować. Farfocel. Chciałem go przetestować, ale nie wydawało mi się, że to w bramkę leci, a jak on dotknął, to mi się w ogóle wydaje, że to zmieniło kierunek lotu. Czekaj, zaraz muszę to zobaczyć. Nie, no dobra, leciałem. Ale... Kurde, no. O, patrz, jak on pobiegł, no nie. Keylor, łap to! Jest! Keylor! 2-2! Ja cię błagam! Ty, Keylor, no nie wierzę. Ty, no stoi, patrzy piłka, no fajnie, ale złapią. Sergio, ja jak ubrudzony. Się... Nie, jak się minąłem, nie! Nie! Słupek! Look! Bale, halo! Jest, ugrane! No tak, to można... Panie. Nie, bez rewanżu, proszę. Statystyki? Zobaczmy... No, przeważałeś. Ale chociaż ja posiadanie piłki. Posiadanie piłki, tak, było 61 po pierwszej połowie miałeś procent, także tu się poprawiło. No ale 2-2, bardzo ciekawy meczek. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Jeżeli chcecie więcej, to oczywiście łapki w górę. Subskrybujcie i Lacha, i mój kanał po więcej FIFA. No i ja tobie dziękuję bardzo za premierowy odcinek. A dziękuję również. Ja będę oglądał w ogóle, bo jestem ciekaw, jak będą odpowiadać też inni ludzie. Także to jest taka ciekawa rzecz, także będę śledził na pewno. No, mam nadzieję, że udało mi się właśnie stworzyć ciekawą serię z innymi youtuberami. No i widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się i dajcie znać, kogo chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Cześć! Nie podpowiem. Piona.